księży, biskupie. Światowe Dnie Młodzieży, to zbliża się wielkimi krokami do nas. I chciałabym, jeżeli byłby ksiądz tak dobry, odpowiedzieć na pytanie, czym są Światowe Dni Młodzieży? Dlaczego warto wziąć w nich udział? Dlaczego warto pojechać do Lizbony? Ksiądz przez wiele lat zajmował się Światowymi Dniami Młodzieży, organizował je. I właśnie, jeżeli by ksiądz był miły odpowiedzieć naszej młodzieży, młodzieży z naszej diecezji, dlaczego warto wziąć w nich udział? Pozdrawiam serdecznie młodych całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wraz z duszpasterzami i z pasterzami diecezji, z biskupem także Tadeuszem. Moi drodzy, Światowe Dni Młodzieży łączą wschód z zachodem, czyli Siedlce z Zieloną Górą. I to jest już pierwszy motyw, dla którego po prostu warto podążać razem dzisiaj drogą, którą wskazuje nam Kościół. My wiemy, że jest to wspaniałe spotkanie wymyślone przez Ducha Świętego, a tak naprawdę narzędziem Ducha Świętego był wtedy święty Jan Paweł II. To on dał młodym krzyż, krzyż roku świętego, powiedział: weźcie go na ramiona i nieście na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości. I głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Jezusie umarłym i zmartwychwstałym. I młodzież, biorąc krzyż Jezusa na swoje barki, zaczęła wędrować z Nim przez kontynenty. I tak zrodziły się Światowe Dni Młodzieży. Jest to głoszenie Jezusa Chrystusa, głoszenie kerygmatu i pozwolenie młodemu człowiekowi dotknięcia się prawdziwej, najczulszej miłości, jaką ma Chrystus do nas. Zmieniają się pokolenia, zmieniają się lata, ale Światowe Dni Młodzieży ciągle trwają. Po Janie Pawle II tę pałeczkę przejął papież Benedykt, teraz papież Franciszek i idziemy razem. Kierunek Lizbona razem z Matką Najświętszą. Wstajemy, idziemy, bo potrzebuje dzisiaj świat waszej obecności, waszej modlitwy, waszej wiary i waszego świadectwa i tego, byśmy szli razem. Dlatego serdecznie Was zapraszam na tę drogę przygotowań, a później do zobaczenia w Lizbonie w roku 2023. Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży na Wigrach. I tutaj wczoraj mówiliśmy o haśle, które jest przygotowane przez papieża Franciszka na tegoroczne diecezjalne wersje Światowych Dni Młodzieży. Więc jeżeli byłby ksiądz biskup tak miły i powiedział, czym jest to hasło, o czym ono jest, o czym... Papież Franciszek, jak kojarzycie, w Krakowie w 2016 roku powiedział takie słowa: młodzieży kanapowa, pora wstać z kanapy, założyć buty, najlepiej wyczynowe i iść i być misjonarzem. I przez te trzy ostatnie lata, trochę wyciągnięte przez pandemię o rok, hasłem każdego Światowego Dnia Młodzieży jest słowo wstań. Na najbliższy rok są to słowa, które usłyszał Szaweł pod Damaszkiem. Wstań, ustanawiam Cię światłością dla narodów. I co mamy zrobić? Po prostu założyć buty, wstać i być misjonarzami razem ze świętym Pawłem. Dlatego na Krajowym Forum, które odbywa się na Wigrach, proponowałem, żeby każda diecezja zastanowiła się, gdzie zrobić Pawłowy Areopag. Dla tych, którzy myślą inaczej, są bardzo inteligentni dzisiaj, a takiej młodzieży mamy bardzo dużo w diecezji, w jaki sposób zorganizować trzy Pawłowe wyprawy misyjne i kogo zaprosić na te wyprawy misyjne jako towarzyszy naszych podróży, rozeznając, która część diecezji potrzebuje najwięcej właśnie tego misyjnego naszego zaangażowania i wreszcie sfinalizować to spotkaniem z Piotrem, czyli z biskupem diecezjalnym, żeby zobaczyć, czy to, co robimy w Duszpasterstwie Młodzieży, nie jest biegiem odbywanym na próżno, lecz we właściwym kierunku w jedności Kościoła. Jeśli tak to przeżyjemy całe te 12 miesięcy, to Lizbona będzie po prostu później tylko finałem, wisienką na torcie tej pracy, która rozegra się w naszych parafiach i wspólnotach. Dlatego wstańcie, ustanawiam Was światłością dla narodu, załóżcie buty, nie bądźcie kanapowi. Amen.